Super Puchar Polski wywoływał u nas pozytywne wspomnienia. Radość po wygranej i śmiech po wpadkach. W tym sezonie na szkle powstała rysa. Budowlani Łódź zgarnęli trofeum, pokonując nas w 4 setach. Super Puchar to był zupełnie inny mecz. To było dopiero na początku, więc w sumie to on się tak troszkę nie liczy. W Super Pucharze tak naprawdę nie trenowałyśmy ze sobą w ogóle, bo dziewczyny wróciły z kadry i tak naprawdę miałyśmy chyba jeden wspólny trening. Byłyśmy też w ogóle jakby na innym etapie, dopiero co zaczęłyśmy skakać, grać z szóstkami. Robiłyśmy bardzo mocną siłownię, bo wiedziałyśmy, na co my się tak naprawdę szykujemy. No i myślę, że dziewczyny, które na pewno bardzo dużo dziewczyn z Łodzi było na kadrze i podtrzymało tą formę kadrową, a my nie. Porażka wykreowała w zawodniczkach i sztabie chęć rewanżu. Okazja ku temu nadarzyła się w 13. kolejce Ligi Siatkówki Kobiet. Chemik w ostatnim meczu pierwszej części rundy zasadniczej podejmował Budowlanych. Chemik zaczął w składzie z Natalią Mędrzyk, Malwiną Smarzek, Izabelą Bełcik, Katarzyną Zaroślińską-Król, Stefaną Welijkowicz, Straszymirą Simeonową i Aleksandrą Krzos. Policzanki otworzyły spotkanie w imponującym stylu. Świetnie wyglądały w zagrywce i ataku w kontrze. Set trwał 21 minut, zakończył się wynikiem 25-14. Popełniłyśmy bardzo dużo błędów. No i w takim stylu nie da się wygrać. Chemik był skuteczniejszy na skrzydłach, bo też nie zagrał idealnie, perfekcyjnie w przyjęciu i też większość akcji nie toczyła się na rozrzuconym bloku, ale chwała im za to, bo w trudnych sytuacjach na podwójnym bloku potrafili ten blok przełamywać, mijać go i grać zdecydowanie skuteczniej na tych właśnie piłkach niż my. Mistrzynie Polski były rozpędzone. Izabela Bełcik rozdzielała piłki równomiernie, punktowały zarówno skrzydłowe, jak i środkowe. Finalnie najwięcej oczek na swoim koncie zapisała Katarzyna Zaroślińska-Król. Atakująca Chemika zdobyła 14 punktów, najwięcej ze wszystkich siatkarek na boisku. W konsekwencji komisarz zawodów zdecydował, że to Smoku zasługuje na nagrodę MVP. Chemik z 12 zwycięstwami i jedną porażką zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do liderującego ŁKS-u traci 1 punkt. Jak się na zagrywce, na przykład w ostatnim secie popełnia chyba tam 6 błędów na zagrywce, no trudno się tak gra. To było słabe spotkanie. Chemik zagrał dobrze, ale wydaje mi się, że nawet nie było tak, że musiał się do końca starać, żeby to wygrać, bo to my po prostu popełniałyśmy te błędy i oddawałyśmy te punkty. Chemik na pewno zagrał dobre spotkanie, przycisnął nas zagrywką, ale na pewno też my pomogliśmy swoją nieskuteczną grą i bardzo dużą liczbą naszych niewymuszonych błędów. No, spowodowało to, że Chemikowi grało się łatwiej, mógł złapać przede wszystkim swój dobry rytm gry, bo on grał dobrze, ale my też nie zagraliśmy naszej jakości tak, jakbyśmy sobie życzyli. Ja myślę, że dzisiaj zagrałyśmy bardzo dobry mecz. Od tego trzeba zacząć. Realizowałyśmy taktykę. Zagrałyśmy bardzo dobrze w zagrywce, w bloku, no i co za tym idzie, też w obronie. No i myślę, że gra Łodzi wyglądała poniekąd dlatego tak, bo my zagrałyśmy dobrze. No i tyle. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, bo na pewno nasza gra zaczyna iść do góry i my to wiemy i my to czujemy. Dzisiaj mam nadzieję, że to dało potwierdzenie, że teraz w tym nowym roku nasza forma idzie do góry i będziemy coraz lepiej grać. Szanowni Państwo, 3 Budowlani 0, Chemik Budowlani 3-0, 25-22 i 25-19. Podziękujmy Brawami za zespołu za. Thank you.